W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawe wypowiedzi polityków przedstawiam wypowiedzi byłego członka PZPR, jednego z założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, byłego premiera Polski, byłego posła na Sejm RP, obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, pana Leszka Millera. Zacznę od fragmentu wywiadu z 2001 roku, który pan Leszek Miller udzielił zaraz po objęciu stanowiska prezesa Rady Ministrów. Wskutek złej gospodarki finansowej, wskutek złej polityki gospodarczej, nowelizacja, która była robiona w lipcu, nowelizacja budżetu, była zbyt powierzchowna i trzeba obniżyć wydatki o 8,5 miliarda złotych albo zwiększyć deficyt. Deficyt trzeba byłoby zwiększyć z 29 miliardów do 37, co by oznaczało, że sięga on już 5,5% produktu krajowego brutto. No, to jest świadectwo o tym, że jest gorzej, niż sobie wyobrażamy. Jest znacznie gorzej, ale mówi pan, niż, że albo to, raporty, albo to. Niż raporty o odchodzącego rządu. No i dzisiaj pierwszy rąbek prawdziwego stanu rzeczy został uchylony. Musimy obniżyć wydatki o 8,5 miliarda złotych. I podejmiemy decyzję na najbliższym posiedzeniu rządu. Dzisiaj debatowaliśmy na zasadzie pierwszej odsłony, pierwszego czytania. No ale wszystkie resorty będą musiały ponieść konsekwencje. Natomiast rzecz jasna będziemy się starali chronić najuboższych i najbiedniejszych. Zgodnie z tym, co mówiliśmy w kampanii wyborczej. Minister zdrowia Mariusz Łapiński powiedział, że absolutnie nie zgodzi się na żadne cięcia w swoim resorcie. Będzie się musiał zgodzić. Bo żaden obszar naszego życia nie da się uchronić przed konsekwencjami złej dotychczasowej polityki. Natomiast oczywiście sprawiedliwie to nie znaczy równo, więc te obszary, które dotyczą bezpieczeństwa obywateli, zdrowia, one będą chronione, to znaczy, że tam te cięcia wydatków będą stosunkowo mniejsze niż gdzie indziej. A gdzie będą stosunkowo większe? No, na przykład w administracji. Dzisiaj podjęliśmy już pierwszą decyzję, aby zamrozić płace na kierowniczych stanowiskach w państwie, ale nie tylko na kierowniczych, po prostu w całej administracji centralnej. To jest oczywiście przykra wiadomość dla tysięcy urzędników w administracji, ale nieunikniona. To jest też spełnienie tego postulatu, o czym często mówiłem w kampanii wyborczej, że jeżeli trzeba będzie oszczędzać, a trzeba, to władza musi zacząć od siebie. I dzisiaj podjęliśmy pierwszą tego rodzaju decyzję. Kiedy ostatni raz słyszeliście, żeby premier powiedział, że zamiast się zadłużać, należy ciąć wydatki? Od kilkunastu lat wygląda to tak, że zadłużamy się bez opamiętania, a władza dodatkowo szuka różnych trików, żeby ukrywać wydatki budżetowe, na przykład w różnego rodzaju fundacjach. Dzięki temu dług publiczny, deficyt budżetowy, przynajmniej oficjalnie, nie rośnie aż tak szybko. Kontynuując temat rządów Leszka Millera, warto przypomnieć, z jakimi problemami zmagał się premier Miller i jakie rozwiązania wprowadził. Dla nas najważniejszym problemem to było ożywienie gospodarki. Wtedy wicepremier i minister finansów, profesor Marek Belka, namówił mnie, żebyśmy skonstruowali taki program 1-3-5, czyli 1% wzrostu w pierwszym roku rządzenia, 3% wzrostu w drugim roku rządzenia i 5% wzrostu PKB w trzecim roku rządzenia. I tak się stało. Ale musieliśmy zastosować bardzo niekonwencjonalne rozwiązania, bo gdybyśmy szli utartą ścieżką, to byśmy tego nigdy nie zrealizowali. No i wśród tych niekonwencjonalnych rozwiązań była obniżka, a nie podwyżka podatku. Zwykle w takich sytuacjach kryzysowych to rządy starają się właśnie zwiększać podatki z nadzieją, że będzie więcej pieniędzy w budżecie, ale zwykle tak nie jest. Natomiast jeżeli w rozsądny sposób obniży się daniny, to jest szansa, że uzyska się dodatkowe środki. Ja wtedy wraz z moimi kolegami ministrami przeprowadziliśmy taki śmiały manewr, że podatek CIT, a więc od przedsiębiorstw, myśmy zmniejszyli z 27 do 19%. A więc nie tam 1 punkt procentowy, 2 punkty procentowe, tylko z 27 do 19. I też z drżeniem
serca oczekiwaliśmy, co się wydarzy. No i proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że po pierwszym roku stosowania tego podatku mieliśmy 3 miliardy złotych więcej w budżecie, a nie mniej. Między innymi dlatego, że część przedsiębiorców wolała zapłacić 19% niż, jak to się mówi ładnie po polsku, kombinować, pompować koszty i tak dalej, i tak dalej. I stamtąd, zresztą zastosowaliśmy to nie tylko do tego, bo również i do cen paliw i tak dalej, i tak dalej. I płynie taki zasadniczy wniosek. Masz kryzys, chcesz poprawić tempo wzrostu gospodarczego, chcesz, żeby gospodarka zaczęła się szybciej kręcić, to nie duś ją nowymi podatkami, tylko zastanów się, jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. Okazuje się, że przynajmniej w tamtych czasach polityka gospodarcza SLD była bardziej na prawo od polityki Platformy Obywatelskiej, która przecież podczas kryzysu wprowadzała nowe podatki, podwyższała podatki, ale również na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, od rządu Zjednoczonej Prawicy, który przecież obecnie, również podczas kryzysu, wprowadza i podwyższa jeszcze więcej podatków. Według mnie, jeśli premier mówi, mam 126 ministrów i wiceministrów i ograniczę ich liczbę o 20%, no to jest taka próba budowania domu, zaczynając od komina, właściwie od dymu z komina. Bo najpierw premier powinien określić priorytety, do tych priorytetów przyporządkować potrzeby kadrowe, i z tego powinna się narodzić także struktura liczbowa rządu. A jeżeli on mówi, no zmniejszymy, no to co, okazuje się, że poprzedni rząd, pani Szydło, był strasznie rozbudowany i właściwie pani Szydło powinna się z tego teraz wytłumaczyć. PiS w ogóle robi ciekawe rzeczy, bo najpierw łączy ministerstwa, potem je dzieli, jedne ministerstwa likwiduje, inne zostawia i wydaje się, że nie ma w tym żadnej logiki. No chyba, że chodzi o to, żeby upychać polityków z przystawek PiS w nowych ministerstwach, po to, żeby głosowania nad ustawami się zgadzały. Jedynym czynnikiem, który może doprowadzić do upadku PiS-u, jest sam PiS. Dlatego, że opozycja co jakiś czas daje przykłady swojej indolencji. O lewicy już mówiliśmy, teraz podobne rzeczy zdarzyły się Koalicji Obywatelskiej. Wie pani, ja zawsze uważałem, że na pytanie, a co jest najważniejszym celem opozycji? Odpowiedź jest jedna. Najważniejszym celem opozycji jest przestać być opozycją. I niekoniecznie... Przyglądając się polskiej scenie politycznej, ja mam wrażenie, że chyba odwrotnie. I niekoniecznie trzeba czekać na wybory wynikające z kalendarza konstytucyjnego. Trzeba wykorzystywać każdą sytuację, jaka jest. I taka sytuacja była w momencie, w którym ważyły się losy ratyfikacji, w którym pan premier Morawiecki stał bezradnie pod ścianą i zamiast stworzyć jednolity front opozycji, postawić twarde warunki, no to lewica wzmocniła władzę PiS i taka okazja się już nie powtórzy. Więc można powiedzieć, że z tą opozycją, jaka jest, to Prawo i Sprawiedliwość nie ma wielkiego problemu. Analizy dotyczące trwałości Zjednoczonej Prawicy zwykle nie uwzględniają jednego punktu bardzo istotnego, mianowicie kwestii psychologicznej. Otóż jaki interes miałby przysłowiowy Kowalski, który jest posłem Zjednoczonej Prawicy, żeby podnieść rękę za skróceniem swojej kadencji w sytuacji, gdy cała jego rodzina, znajomi otrzymali intratne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, w administracji rządowej, samorządowej, w innych miejscach, gdzie się zarabia duże pieniądze. Nawet jeżeli przez moment on sobie pomyśli o tym, że być może trzeba będzie skracać kadencję Sejmu, albo żeby to było racjonalne, no to na niedzielnym obiedzie żona mu wytłumaczy bezsens takiego rozwiązania. Więc oczywiście nie będzie skrócenia kadencji Sejmu i
prawica będzie pęknięta, będzie tam trzeszczeć, będą przegrywali mniej lub ważne głosowania, ale dotrwają do końca kadencji. Rzeczywiście, opozycja sprawia takie wrażenie, jakby czekała nawet nie na błąd polityków Zjednoczonej Prawicy, bo te zdarzają się dosyć często, ale na rozpad Zjednoczonej Prawicy, rząd mniejszościowy i jeszcze najlepiej złożenie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Na to jednak, z przyczyn, o których wcześniej była już mowa, według mnie nie ma co liczyć. Czasami odnoszę wrażenie, że współczesna lewica chętnie, bardzo, bardzo chętnie zastanawia się i omawia te kwestie, plus oczywiście stosunek do tych wszystkich kulturowych zjawisk. No, ale na pytanie, a skąd wziąć na to pieniądze, to już zapada często kłopotliwe milczenie. A nowoczesna lewica musi umieć robić jedno i drugie. I tak zwana trzecia droga z przełomu wieków Schrödera i Blaira to była próba odpowiedzi na pytanie, czy też próba zderzenia się ze stereotypem, który miał wtedy tak w Europie taki wygląd, że prawica była uważana, ta liberalna zwłaszcza, za takich specjalistów od rozpędzania gospodarki, a lewica specjalistów od dzielenia. Wiele, wiele lat temu kanclerz Kohl, pamiętacie Państwo, to był kanclerz, który rządził w Niemczech wiele lat, na pytanie, czy SPD, czy niemiecka socjaldemokracja może dojść do władzy i rządzić w Niemczech, powiedział tak, ale my, chadecja, musimy najpierw na to zarobić. I właśnie Blair ze Schröderem opublikowali znany manifest socjaldemokratyczny, gdzie postawili sobie cel, nie, to nie może być tak, że lewica jest tylko specjalistą od dzielenia, również od wytwarzania. No i mówiłem szeroko o tych wartościach dotyczących równości, dostępu do dóbr i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście trzeba również mówić o tym, jak budować efektywną, wydajną gospodarkę, żeby ona dała pieniądze na realizowanie tych postaw społecznych. Więc mnie się wydaje, że te wszystkie programy lewicy powinny być tak skonstruowane, plus spora doza też solidarności takiej społecznej, także międzypokoleniowej, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Ale wie pan, ja nie mam naprawdę żadnych recept i moi młodzi koledzy muszą znaleźć własną odpowiedź na wyzwania, które być może dadzą im zwycięstwo wyborcze za jakiś czas. Również odnoszę wrażenie, że nowa lewica mówi tylko o kosztach dla budżetu państwa, ale nie mówi, skąd te pieniądze pozyskać. Ewentualnym pomysłem mogą być nowe regulacje, nowe podatki, podwyżka już istniejących podatków, ale tak jak powiedział pan Leszek Miller, to wcale nie musi oznaczać większych wpływów budżetowych. Młodzi na lewicy tego nie rozumieją, a starsi, bardziej doświadczeni politycy lewicy, którzy mogliby im to wytłumaczyć, niestety odchodzą na emeryturę. Szkoda, bo to oznacza, że ta bardziej liberalna gospodarczo lewica już nie wróci. Polityka to jest taka dyscyplina, gdzie wiek nie odgrywa szczególnej roli. Tu zwykle w tym kontekście pada przykład Konrada Adenauera, który w wieku 73 czy 4 lat został kanclerzem i potem był przez następne 14 lat. Więc można powiedzieć, że politycy raczej potrzebują pewnego doświadczenia, a to doświadczenie przychodzi z wiekiem. No i czasami potrafią pełnić swoje urzędy bardzo długo. To oczywiście nie dotyczy mnie, bo to, że ja jestem dzisiaj w Parlamencie Europejskim, to jest dla mnie takim symbolicznym zatoczeniem pewnego koła. Od momentu, kiedy prowadziłem negocjacje i wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej, do tego, po latach do tej sekwencji, kiedy ja jestem w Parlamencie Europejskim. No ale oczywiście wszystko ma swoje granice i nawet ci najstarsi politycy też kiedyś mówią, że już dziękuję wystarczy. Bardzo, do widzenia, tak, wystarczy.
Dzisiejszy odcinek zakończę trochę humorystycznym wystąpieniem pana Leszka Millera, który z mównicy sejmowej odniósł się do posła Arłukowicza, który przeszedł z SLD do Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze Arłukowicz, proszę się do mnie nie zwracać, żebym pana odwoływał, bo ja bym pana nigdy nie powołał. Jeśli chodzi o nasz program ochrony zdrowia, to kiedy pan był radnym w Szczecinie, pan zachwalał ten program, uważając go, że to jest najlepszy program, jaki kiedykolwiek w Polsce opracowano. Ale zwracam się o konwent seniorów, dlatego że krążą w Sejmie teksty, które mogą bardzo podważyć wiarygodność i tak niską pana Arłukowicza, i chciałbym się upewnić, czy to są jego teksty. Platforma Obywatelska jest obła, śliska, taka masa, która się podporządkowuje oczekiwaniom zewnętrznym. Mistrzem plastikowości jest Donald Tusk. Jest strasznie miałki poglądowo, nijaki i podobny do nikogo. Nie chcę takiej polityki, jaką robi dziś Platforma. Jest partią bezideową, bezwzględną, korporacyjną. Ja nie znoszę plastikowej polityki, nie znoszę Ikei. W domu mam stary kredens, na którym jeszcze jest odcisk po kubku babci. To jest żywa historia. A Platforma jest jak Ikea. Bardziej cenię Kaczyńskiego, bo ma jakieś poglądy. Doda przynajmniej prowokuje. Nie potrafię znaleźć u Tuska niczego prowokującego. Jestem pediatrą i wiem, że on się zachowuje jak dziecko, które zasłania oczy i wchodzi pod stół. Dzieci wtedy myślą, że świata nie ma. I na koniec. Donald Tusk ma niezwykłą umiejętność manipulowania społeczeństwem. Jest w stanie wmówić, że pies jest kotem, a kot psem. I na tym nie znam informacji oczywiście, na ile próby zamiany kota na psa dokonywana przez pana premiera się powiodły. Ale mam pewność, że próba zrobienia Arłukowicza ministrem całkowicie się nie powiodła. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Ciekawe wypowiedzi polityków i znacie jakieś interesujące wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.